Witam was serdecznie. Albo lepiej witamy tutaj z Elą. Dobra. My robimy teraz następną misję główną. I do tego musimy tutaj się przenieść do bazy. Zimne powietrze kłuje w płucach. A to jest bardziej pełno tutaj jest. O. Jest, jest. Witaj ponownie. Siemanko. Aloy, wiem, że to, co się stało w Tebach, jest niepokojące, ale mamy problem. Coś nie tak z Betą i przenośnikiem? Zdołamy przenieść Cię do Gemini? Przenośnik jest gotowy. Problem to Hephaistos. Obecnie znacznie szybciej rozprzestrzenia się przez sieć kotłów, dlatego stał się silniejszy. Ale z przywróconymi funkcjami wciąż możemy go okiełznać, prawda? Zgadza się, ale w rezultacie wchłanianie Hephaistosa zajmie znacznie więcej czasu, niż wyliczyłam. Czyli ile? Aktualna estymacja wykazuje, że nawet z poziomem Omega zajmie to 35 godzin. Każda godzina zwiększa ryzyko wykrycia przez Zenitów. No, to długo. Dwa rdzenie. Dwa obejścia. A gdyby proces był prowadzony przez dwa klony Elizabeth Sobek z dostępem Omega, wtedy ile? Połowę tego? Hephaistos byłby nieprzygotowany na jednoczesne działania dwóch operatorów, a na to nakłada się jeszcze efekt synergetyczny. Obliczam. To skróciłoby czas wchłaniania do około 4,5 godziny. Dobra. No to już lepiej brzmi. Varl? Będziemy potrzebowali Bety w Gemini. Dasz radę ją przekonać? Nie wiem, ale spróbuję. A co z dywersją? Generatory gotowe? Pozostaje tylko ostatni test. Jestem pewna, że impulsy aktywowane obok innych kotłów skutecznie zamaskują nasze działania w Gemini przed Zenitami. Dobrze. Oby Erend dał radę go obsłużyć i nie odstrzelić sobie głowy. Aloy! Lepiej przejdź na dół. Z Betą jest niedobrze. Dobra. No, to idziemy zobaczyć, co tam z Betą. Aloy. Próbowałem, ale to niemożliwe. Chyba nic nie zdoła jej przekonać. Nie mamy wyjścia. Powodzenia. Musisz pójść z nami. No, Beta, musisz. To jedna misja. Najważniejsza. Potrzebujemy cię. Czemu nie chcesz pójść? A jeśli mnie zabiorą? Sama. Znowu w celi. Na zawsze. Niewolnica. Możemy zniwelować ryzyko wyłącznie powstrzymując Zenitów na dobre. A do tego celu potrzebny nam Hephaistos. Zenici stanowią zagrożenie nie tylko dla ciebie, Beto. Więc odważ się. Łatwo ci powiedzieć. Ty nie wiesz, do czego oni są zdolni. Od początku mówię, że ich nie pokonamy. Nie ma szans. Beto. Zostaw mnie! Nic nie rozumiesz!
Racja. Nie rozumiem. Mamy te same geny, ten sam umysł, to samo serce. Czemu więc nie znajdziesz w sobie odwagi, by to zrobić? Tak jak Elizabeth. Myślisz, że... Zastraszona jest. Nie wiem, której cechy Elizabeth mi brakuje. Nie wiem, co ty masz, a ja nie. Przejrzałam dane z twojego fokusa. Wychowałaś się jako wyrzutek. Odrzucona i izolowana jak ja. Gdzie ta różnica? Jaki mam defekt? Ona miała tego swojego ojczyma, można powiedzieć. Który dał jej siły i wszystko nauczył. A Beta była sama. Zastraszona. Dokładnie. Beto. Ty nie masz defektu. Beto. Słuchaj, nie chodzi o brak Elizabeth. Brakuje ci... Ja miałam... Rosta. Wychował cię, wyszkolił, ale nigdy nie był czuły, troskliwy. Kiedy umarł, w dniu, w którym dał ci amulet, on przecież chciał cię porzucić. Chciałbym dołączyła do plemienia. No, to jest różnica. Potem oddał swoje życie za mnie. Kochał mnie na swój sposób. Wystarczyło. Jakie to uczucie? To jakby mieć siłę, która jest w tobie. Cały czas. Jak tylko sprawy idą źle, słyszę jego głos. Gdy coś się zdaje niemożliwe, spójrz głębiej i walcz, jakbyś miała wygrać. Nie musisz iść z nami. Znajdziemy inny sposób. Pójdę. Nie, no, no musi iść. Musi. Będę wolna dopiero, gdy nam się uda. Ale musisz mi coś obiecać. Tak. Pewnie. Jak pójdzie źle. Jak Zenici nas znajdą, nie chcę znów być niewolnicą. Rozumiesz mnie? Dobrze. Obiecaj. Obiecuję. Wykorzystam ten czas, żeby nauczyć się o połączeniu, żeby jego wydajność wzrosła. Będę przygotowana. Przysięgam. Okej. Okay. Aloy, gdy tylko będziesz gotowa, porozmawiaj ze mną, a ja poproszę pozostałych, żeby przygotowali się do misji. Dobrze, powiedzmy, że jestem gotowy. A tu są misje poboczne. Aloy! Prosto do pracy, co? Tego jest tak dużo! Znaczy, wiedzieliśmy o sztucznych istotach służących przodkom, ale Gaia? O, jest niesamowita! No i ty! Nie zesraj się! Wcielenie naszej przodkini! W sensie genetycznym, oczywiście, nie tak jak zmarły prezes. A żywych przodków jest jeszcze więcej! Oni przecież powrócili z gwiazd! Niestety chcieliby nas pozabijać,
to niedobrze. No i jest z nimi Erik Visser, co niepokoi. No i jest jeszcze Hephaistos i... Aha. A może zajmiemy się nimi po kolei? Masz rację. Jestem ci winna wyjaśnienia. Za to, co się wydarzyło w lądowaniu. A, jeśli masz chwilę, przydałaby mi się twoja pomoc. Pomoc. Co tylko pomoc wiedzieć. Potrzebujesz pomocy. Dokładnie. Tak. Kiedy przeglądałam dane ze szklarni, znalazłam odniesienie do systemu dawnego świata używanego na Delcie. Nazywa się Lewiatan. Mój lud odkrył go wiele lat temu. To niekończący się zbiór śluz rzecznych i labirynt podziemnych tuneli. Według dziedzictwa przedwieczni używali go do kontroli powodzi. Lecz nie udało nam się go uruchomić. Pozostaje zamknięty. Ale dane ze szklarni wspominają o placówce badawczej, gdzie stworzono Lewiatana. Jest w San Francisco. Kolejny kompleks Faro? Nie. Lewiatan był projektem Aileen Sasaki, innej przodkini. Tak przynajmniej mówi nam dziedzictwo. Jeśli zdobędziemy te dane, może uda nam się naprawić system Wielkiej Delty. Co roku siostra żyje w strachu, gdy zaczynają się deszcze. Z Lewiatanem może nie będzie się bać. Dobra. Gdzie konkretnie w San Francisco jest ten kompleks? Właśnie w tym rzecz. Dane nie podają dokładnego miejsca, ale jeden z naszych wróżbitów badał ruiny. Może on coś wie. Pójdziesz ze mną? Odnoszę wrażenie, że w tej placówce jest... Cóż, walczysz z maszynami dużo lepiej niż ja. Jasne. Powiem, jak będę w lądowaniu. Dziękuję, Aloy. Git, zrobimy to dla ciebie. Czas na mnie. Oczywiście. Zanim pójdziesz, czy wszystko w porządku? Bo brzmiało, jakby był jakiś problem z Betą i misją? Spokojnie. Musiałyśmy porozmawiać. Zrozumieć siebie nawzajem to pojąć prawdę. A, kiedy dotrę do lądowania, dam ci znać. Znajdziemy te dane. Dokładnie. Doceniam to. Nie bój żaby. Misja poboczna. Ale my idziemy dalej z Gemini. Z Gemini, dokładnie. Witaj znowu, Aloy. Witaj, Aloy. Hej, Gaia. W sprawie mnie i Bety. Chyba wiesz, co zaszło. Tak. Złożoność związków międzyludzkich nie przestaje mnie zadziwiać. Mimo niemiłych okoliczności, które doprowadziły do kłótni, bardzo się cieszę, że udało wam się znaleźć kompromis. Cóż, co dwie głowy, to nie jedna. Dokładnie. Tak, tak przypuszczam. Gotowa wyruszyć do kotła Gemini? Tak. Czy wolałabyś może jeszcze porozmawiać? Szczerze mówiąc, z tobą chętnie porozmawiam. W sprawie Bety. Nie dostrzegałam różnic między nami. Do teraz. Tak wiele przeszło. Zupełnie sama. Przeżyłyście naprawdę wiele trudnych chwil. Różnicie się właściwie pod każdym względem. Ale obie jesteście wyjątkowe. Lubię myśleć o was jako dwóch cudach zrodzonych z Elizabeth Sobek. Trzech cudach. Nie zapominajmy o tobie. Kotalo dogaduje się z pozostałymi? Tak, chociaż przeważnie woli samotnie spędzać czas. Wygląda na to, że gromadzi dane o postępach wojny i ważnych bitwach z czasów plagi Faro, aby sporządzić mapę działań wojennych operacji Kosztowne Zwycięstwo. Chyba zamierza zgłębiać taktyki wojenne z dawnego świata.
Też bym na to zerknęła. Traktuję to jako swego rodzaju rozrywkę. Rozrywka? Dlatego odrzucił moją propozycję pomocy w badaniach. Jak sobie radzi Alva? Zaraz po przybyciu Alva gorliwie zajęła się badaniem danych z archiwum. Pewien plik szybko przyciągnął jej uwagę. Informacja o mechanicznym pomocniku zajmującym się utrzymywaniem porządku w kwaterach. Poinformowałam ją, że kiedy zdobędę umiejętności Hefajstosa, być może zdołam zbudować takie urządzenie. Z pewnością to doceni. Gdy wyruszyłam, żeby cię przywrócić, nie sądziłam, że będziemy razem jak przyjaciele. Wszyscy poczynili postępy w swojej improwizowanej edukacji. Var zaproponował, by pewnego dnia objąć tym modelem większą liczbę plemion, jak tylko biosfera się ustabilizuje. No, to nie jest zły pomysł. O ile to ty będziesz prowadziła lekcje. Dobrze, dobrze. To akurat nie było interesujące. Nasze postępy, może tutaj. Wiesz, znalazłam Teby. Co by zrobił Ted, gdyby kuracja przedłużająca życie podziałała? Był przekonany, że jego obowiązkiem jest przewodzić ludziom w przyszłości. Biorąc pod uwagę strukturę plemienną i poziom uprawnień Omega systemu terraformowania, przypuszczam, że przekonałby przynajmniej jedno plemię, że jest ich patriarchalnym bóstwem. No, tak. Fakt. Tego bym nie chciała. Jakoś. Już dobra, nic interesującego nie mówi. Czas wyruszać. Tak, to jest interesujące. Ale wszyscy się już nauczyli. Dobrze. On dalej bez ręki. Połączenia stabilne. Uruchamiam. Beta, Aloy. Jestem zainstalowana na rdzeniu i gotowa do łączenia się z siecią kotów. Jak dobrze cię słyszeć. Erend, wszyscy, odpalcie impulsy i zaczynamy. Jestem w kotle. To coś, miga. Dobrze zrobiłem? Jestem w swoim kotle. Mój generator impulsów też miga. To znaczy, że działają. Jestem na miejscu, mój też działa. Mój również. Dobra, cisza radiowa, póki nie dam znaku. Bez odbioru. Over and out, jak to się mówi. Czas pojmać bestię. Rozpoczynam połączenie z siecią kotów. Elizabeth Sobek, Alfa 1. Aktywuję dostęp Omega. Elizabeth Sobek, Alfa 1. Aktywuję dostęp Omega. Uprawnienia uzyskane. Inicjalizuję sekwencję przechwytu. Wykryto zagrożenie krytyczne. Priorytet powstrzymać i
izolacji. Stosowanie środków zaradczych. Zamknij go! Zrywam połączenia zewnętrzne. Działa! Nie ma gdzie uciec! Izolacja nieuchronna. Inicjowanie protokołu 13F. Chwila, co to jest? Wykryto złośliwy kod. Rozpoczynam próbę kompensacji. Izolacja. O kurde. Pęknięty. Patrz. Placówka została aktywowana. Autonomiczna obrona włączona. Dyrektywa zneutralizować. Czyli maszyny są w drodze. Uwaga! Nadciągają! Varel, zostań tu! Chroń Betę! Dobrze, chronimy Betę! Ostrożnie! Cofnij się! Mów. Okej, ty jesteś tym, to... Wracaj! Ej, to tak! O kurde. Opatrz teraz! Aloy! Potrzebuję pomocy! Aloy! No i pomagam! Kuźwa! Lecą strzały! Odciągnij ją od węgla! Kurde, no! Cofnij się! Wow, no, ja się nawet nie mogę odsunąć. Ale się wściekła! Okej, mamy. Jednego mamy. Ej, tutaj! Myślisz, że mnie upłynie? Idź stąd! Dobrze, zanim pomogę. Eloy, potrzebuję pomocy! Ciao! Naprawdę im dowaliła. To wszystkie na tę chwilę. O kurde. Jesteście cali? Jeszcze dycham. Aloy, Hephaistos nie może uciec, ale gdzieś się ukrył. W głębi kompleksu. O kurde, tutaj będzie trochę jazdy, tak to czuję. Okej, leczniczy, mamy wszystko, to git. Okej, już na dół, ale... Dobra, muszę zapolować na Hephaistosa i wyciągnąć go z kryjówki. Sprawić, żeby się wycofał do rdzenia. Nic z tego, Hephaistosie! Znajdę inną drogę. A, znajdziemy inną drogę. Tak jest łatwo. Aloy, wbiłam się w sygnał twojego fokusa. W sąsiedniej komorze coś pobiera bardzo dużo energii. Wielkie dzięki. Jestem prawie na miejscu. Okej, okay. Mogę też się pierdol wyciągnąć, to jest dobrze. To jakaś komora produkcyjna.
zdecydowanie coś kombinuje. Kurde. Jaką maszynę usiłuje zbudować? Nie wiem, ale zamykam produkcję. Te transportery na tam mogą mnie zaprowadzić do jego źródła. I pewnie Hefajstos też tam jest. Może też jednego załatwiliśmy. Oj, dostałam. Może uda mi się przejechać po szynie. Nad tarczą. Okej, jesteśmy tu. Udało mi się naprawić większość elementów w piątrze, ale... Przetwornik energii jest pęknięty. Nie możemy zrobić nowego, więc nic jest naprawy. Dobra, daj mi pomyśleć. A jak obejdziesz przetwornik? Podłączysz go do... Przy środku powinien być węzeł, który możesz dostać. Ciach. O kurde. Ciach. Mamy cię? Mamy cię! Kurde! Analiza zakończona. FSA 82. Ciebie weźmiemy. Jeszcze pozbieram sobie od razu coś smakowity. A, kurde, muszę to zabrać. O kurde, ty tutaj jesteś? Lód? Kurde. Okej. Jeszcze ktoś? Kurde. I ciao.
O Jezus, już gin. Proszę. Wbiłam się w koncentrator sieci rdzenia. Zabrałam Hefalskusowi kontrolę nad węzłem. Możesz go zdominować. Nieźle. Dzięki. Okej. Dobrze, to na tym etapie tutaj zakończę. Dotarliśmy do kotła i no, szukamy Hefajstosa, nie? I musimy go zmusić, żeby wrócił. Dobrze, to na tym się żegnam, trzymajcie się i do zobaczenia. Elenda obija cała frajda! Aloy, pracuję nad obejściem, ale potrzebuję czegoś do utrzymania modułu obiegowego w całości. Ścięgno z jednej z martwych maszyn? Tak, albo jakiś lśniący odlot. Wzmocniony jakimś cylindrem obrotowym. Żeby poprawić połączenie. Chyba się uda, Aloy.